Jesteśmy na miejscu. Obok nas jest salon super aut używanych. Nazywa się akurat Elite Cars, ale jest ich bardzo dużo tutaj w Dubaju. Więc zobaczymy sobie parę takich najbardziej popularnych super samochodów i pokażę wam, ile one tutaj kosztują i porównamy ceny tych samych modeli w Polsce. Zobaczycie, o ile jest taniej w Dubaju. Jak to taniej? To bogacze płacą mniej? No i proszę bardzo, jeden salon. Zobaczcie, ile drogich samochodów. To prawdopodobnie są miliony, jeżeli chodzi o wartość wszystkich samochodów naraz. Zobaczmy sobie może jedno Ferrari, jedno Lamborghini i porównajmy ceny ich do cen polskich. Jedno widać od razu. Mało które auto kosztuje tu mniej niż bańkę. Tutaj mamy pierwsze auto, to jest Lamborghini Aventador SV, rocznik 2016. Cena to jest 1 229 000 dirhamów. W przybliżeniu bardzo podobnie w złotówkach, bo kurs jest prawie taki sam. Ile kosztuje takie samo auto w Polsce? Ponad 2 miliony, czyli prawie dwa razy drożej. Ale to nie wszystko. Zobaczcie teraz, tutaj mamy Rolls-Royce'a Rafe'a. Ten samochód to jest rocznik 2020, czyli najnowszy. Nie udało mi się znaleźć w internecie tego samego rocznika z Polski, ale był o rok starszy samochód, czyli 2019 i był za 2 100 000 złotych, a tutaj kosztuje rocznik nowszy 1 700 000. Więc też mamy znowu taniej i to jest bardzo ciekawe. Ciekawe jest też to, że auta Shaycom tak szybko się nudzą. Mnóstwo tu egzemplarzy rocznych i niemal nowych. Klienci z grubymi portfelami wybierają nie tylko królewskie limuzyny i supersportowe bolidy. A auto, przy którym teraz stoję, to jest Mercedes G-klasa, wersja Brabus. G-klasy są bardzo popularne w Dubaju, dlatego że one są świetnymi samochodami na tego typu teren. Tym można w pustynię wjechać, tym można przewieźć rodzinę, Arabowie mają duże rodziny, jest też dosyć duży bagażnik, no i wiadomo, prestiż, bo to jest auto legenda. Ten akurat model, przy którym teraz stoję, kosztuje niecałe 1 000 000 dirhamów, czyli 1 000 000 złotych w przeliczeniu. I teraz nasuwa się pytanie, dlaczego te ceny są niższe? Po pierwsze oczywiście podatki. W Dubaju podatki są bardzo niskie, VAT to tylko 5%, a wielu innych podatków, tak jak podatek dochodowy, w ogóle tutaj nie ma. Jest też drugi powód, duża konkurencja na rynku. Tutaj tych samochodów jest bardzo, ale to bardzo dużo. Dealerzy muszą ze sobą konkurować, więc tak wyglądają ceny samochodów w Dubaju. Są one niższe niż w Polsce, zarobki są tutaj wyższe, benzyna też jest tańsza. Dubaj, panie i panowie, Dubaj. Wkurzyłeś nas, Paweł.